Szanowni Państwo, uczniowie klasy 1A zgłosili się do przygotowania uroczystości poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zdawało się, że epidemia koronawirusa i przejście w system zdalnego nauczania pokrzyżują ich plany. Doszli jednak do wniosku, że są daty, wydarzenia, o których nie możemy zapominać w najtrudniejszych i najdziwniejszych sytuacjach. Właśnie wtedy szczególnie trzeba starać się robić swoje. Zostaliśmy w domach, ale dzisiaj, 3 maja, jako społeczność Sobieskiego jesteśmy razem. Zapraszamy. Na początek zagramy utwór A my nie chcemy uciekać stąd, skomponowany przez Przemysława Gintrowskiego ze słowami autorstwa Jacka Kaczmarskiego. Polska, zniszczona rozbiorami, podczas uchwalania Konstytucji 3 maja była w bardzo ciężkiej sytuacji, podobnie jak przedstawiony w piosence szpital psychiatryczny podczas pożaru. Mimo przeciwności losu, Polacy nie chcieli jednak opuszczać swojego kraju i nadal walczyli o wolność i niepodległość. Stanął w ogniu nasz wielki dom, tym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc, z piwnic płonąco uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w szybę wgniatam, haustem powietrza robię w żarze wyłom. Ten co mnie słyszy ma mnie za wariata, woła co jeszcze śpi, że ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości, twarz moją widzę twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim karta bezpieczeństwa. Dym w dziurce od klucza, a drzwi bez klamek, pękają tynki wzdłuż spłoconej ściany. Zsuwam swój język w rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany. Lecz większość śpi, przez sen się uśmiecha, a ktoś się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materaców przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdziera, a my wciśnięci w najdalszy sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera. A my nie chcemy uciekać stąd, a my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Nam dla psychicznie i nerwowo chorych, a my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Nam dla psychicznie i nerwowo chorych. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Konstytucja 3 maja nazywana jest tą najważniejszą. Mimo, iż obowiązywała niedługo, to potwierdziła ona wielki sukces Rzeczypospolitej. Była pierwszą tego typu ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie. Do dziś jest symbolem patriotyzmu, zjednoczenia narodu oraz siły, jaką wykazali się jej twórcy w tak niesprzyjających okolicznościach. Była ukoronowaniem od dawna występującej w Rzeczypospolitej obojga narodów chęci wyzwolenia spod władzy zaborcy oraz chęci stworzenia ustroju, który byłby zgodny z nowoczesnymi założeniami oświecenia. W XVIII wieku sytuacja w naszym kraju była skomplikowana. Panował ogromny kryzys gospodarczo-polityczny,
który skutkował utratą suwerenności. To właśnie pierwszy rozbiór doprowadził do chęci zmian, do chęci odbudowania Rzeczypospolitej. Konstytucja powstała w bardzo wąskim gronie. Początkowo została ona zapisana przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potem uzgodnił jej ostateczną treść wraz z Hugonem Kołłątajem, Ignacym Potockim oraz Stanisławem Małachowskim. Obrady rozpoczęły się 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie o godzinie 11. Proces jej uchwalenia był bardzo burzliwy oraz momentami niezgodny z obowiązującymi procedurami. Dużą przeszkodą była opozycja, działająca w większości na zlecenie Rosji, Prus i Austrii. Dlatego zwołanie Sejmu było zaplanowane na datę bliską Świąt Wielkanocnych, aby część przeciwników konstytucji nie była w stanie na nie dotrzeć. W wyniku tych działań dnia 3 maja zjawiło się niecałe 200 z 500 posłów i senatorów. Prawnie była to niewystarczająca ilość do jej uchwalenia. Dlatego niektórzy twierdzą, że odbyło się ono w ramach zamachu stanu. Najpierw odczytano depesze dyplomatyczne, które potwierdziły brak poparcia, a wręcz sprzeciw ze strony mocarstw europejskich. Następnie została przeczytana sama konstytucja. Wtedy też pojawiły się protesty. Nie tylko dlatego, że niektórzy byli jej przeciwni, ale ze względu na warunki jej uchwalenia. Nawet król nie chciał do niego dopuścić, gdy okazało się, że zapis o dziedziczności tronu jest sprzeczny z jego dawną przysięgą. W takiej sytuacji wydawałoby się, że do jej uchwalenia nie dojdzie. Jednak gdy Stanisław August chciał zabrać głos i podniósł rękę, jeden z posłów zawołał: "Król zaprzysiągł konstytucję". Wszyscy wykrzyczeli wiwat, więc ten, nie mając wyboru, ostatecznie to zrobił. Ta ustawa rządowa wprowadziła wiele rewolucyjnych zmian. Między innymi trójpodział władzy, pojęcie suwerenności narodu, prawa dla mieszczan, dziedziczność tronu oraz odejście od liberum veto. Szanowni Państwo, Konstytucja 3 maja jest dziełem przełomowym, zarówno pod względem myśli politycznej, jak i moralnej dla całego społeczeństwa Rzeczypospolitej. Po lekturze tegoż dokumentu wybraliśmy dla Państwa cytaty mówiące o najważniejszych reformach, jakie ta ustawa zasadnicza wprowadzała, bądź o ponadczasowych prawdach zapisanych na jej stronnicach. Wyświetlane są ich najistotniejsze fragmenty. Ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi, tak nowo przybywających, jak i tych, którzy by pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do ojczyzny powrócić chcieli. Tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej, nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swojego, jak i gdzie zechce. Rozdział 4. Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto, konfederacje wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy. Rozdział 6. Te dwa przytoczone fragmenty konstytucji ukazują, jak wielkie przemiany miały zajść w prawodawstwie i podejściu do wielu fundamentalnych spraw, takich jak wyżej przytoczone, różne rodzaje wolności osobistych. W innych miejscach było mówione o wprowadzeniu trójpodziału władzy i innych reformach. Gdyby opowiadać tylko o sprawach związanych z polityką, to oznaczałoby to poruszenie
tylko jednego z aspektów sprawy Konstytucji 3 maja. Drugim z nich jest ukazanie dojrzałości moralnej szlachty. Oto trzy krótkie cytaty dające tego obraz. Żaden rząd najdoskonalszy bezdzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania. Rozdział 7. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Rozdział 5. O królu. Nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien. I tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje. Rozdział 7. Jak zapewne wiecie, każdemu przełomowemu dziełu, zwłaszcza gdy w grę wchodzi polityka, towarzyszą kontrowersje i ciekawe zdarzenia. Prezentujemy niektóre z nich. Pierwotnie termin uchwalenia konstytucji zaplanowany był na 5 maja, lecz w obliczu nowych wiadomości z państw ościennych zdecydowano się przyspieszyć ten proces i ostatecznie znamy konstytucję 3 maja. Jak moja przedmówczyni już wspominała, nie odbyło się żadne głosowanie, lecz uchwalenie nastąpiło przez tak zwaną aklamację, co było bardzo na rękę zwolennikom ustawy. Może o tym świadczyć fakt, że pod konstytucją znalazły się 83 podpisy posłów. Na sali obrad znajdowało się ich prawie 200. Jan Suchorzewski, przeciwnik konstytucji, zagroził, że jeżeli zostanie ona uchwalona, to zabije swojego syna. Wydarzenie to przeszło na karty historii jako protest Suchorzewskiego. Na obrazie Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku widać Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tymczasem król w obawie przed szpiegami z Rosji przeszedł bezpośrednio pod ziemiami, nie pokazując się publicznie. Tutaj widzimy go wchodzącego po schodach, odzianego w płaszcz. Obecnie rękopis Konstytucji znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Konstytucja 3 maja stała się sensacją w Polsce, jak i w Europie. Drukowały ją gazety polskie w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie, a za granicą pojawiła się ona, od końca czerwca już w przekładach, w najsłynniejszych gazetach Europy, takich jak The Times. Niestety, obalenie nowo powstałej ustawy zasadniczej stało się priorytetem dla państw zaborczych. Zamiar swój udało im się zrealizować 24 lipca 1792 roku. Konstytucja po 448 dniach przestała obowiązywać. To jest już koniec naszej prezentacji. Teraz zapraszamy szanownych Państwa na specjalnie przygotowany quiz wiedzy z informacji zawartych w prezentacji, a link do niego znajdą Państwo poniżej, w opisie filmu. Na koniec zapraszamy do wysłuchania naszej interpretacji utworu Adama Asnyka Miejcie nadzieję. Wiersz ten, napisany już ponad 100 lat temu, niesie ze sobą wciąż aktualne przesłanie, za którym podążają kolejne pokolenia Polaków. Kierowali się nim nasi przodkowie, którzy podczas wspominanych przez nas dzisiaj wydarzeń wytrwale stali na straży suwerenności i niepodległości naszej ojczyzny. Kierujemy się nim także i my, szczególnie dzisiaj w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Miejmy nadzieję, ten, który jak ziarno tkwić będzie w naszych sercach, oraz odwagę, która dodaje sił, by w każdych okolicznościach robić swoje. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiatów.
cię odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. No nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.